Ryż z kurczakiem w tajskim stylu. Potrzebujemy pierś z kurczaka lub dowolne drobiowe mięsko. Kroimy je na grubszą kostkę i przygotowujemy marynatę. Potrzebujemy łyżkę sosu sojowego, łyżeczkę czosnku granulowanego lub świeżego, pieprz. Tak przygotowanego kurczaka dokładnie mieszamy i odstawiamy na minimum 10 minut. W międzyczasie możemy pokroić sobie jedną cebulę. Gdy mięso już się zamarynowało, posypujemy je mąką ziemniaczaną i dokładnie obtaczamy każdy kawałek. Rozgrzewamy olej, najlepiej sezamowy lub orzechowy, i podpiekamy każdy kawałeczek kurczaka z obydwu stron. Gotowe mięso wykładamy, a na pozostałym oleju podsmażamy wcześniej pokrojoną cebulkę. Dodajemy 2 łyżki miodu. Trzy łyżki sosu sojowego. Dwie łyżki octu. 4 łyżki wody. I pod koniec gotowania dodajemy 4 łyżki przecieru pomidorowego lub keczupu oraz sporą garść sezamu. Redukujemy sos do zadowalającej nas konsystencji, wrzucamy kurczaka i jeszcze chwileczkę gotujemy. Możemy wykładać ryż na to nasze cudowne mięsko i mamy gotowy, sycący i jakże smaczny ryż.